Radio Nadzieja. Najważniejsze informacje. To była bezsenna noc dla wielu mieszkańców Kijowa. Rosyjskie lotnictwo intensywnie bombardowało ukraińską stolicę, w tym dzielnice mieszkalne. Wiele osób spędziło noc w metrze, które stało się w ostatnich godzinach głównym schronem w mieście. Bombardowanie 3-milionowego Kijowa trwało przez całą noc, a eksplozje, syreny alarmowe i wezwania do schronów słychać było także rano. Rosyjskie drony zrzucały bomby na bloki mieszkalne, między innymi w dzielnicy Pozniaki. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o bombardowanie cywilów. Ukraiński prezydent wezwał Zachód do bardziej zdecydowanych sankcji na Rosję. Strona ukraińska twierdzi, że w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 137 Ukraińców, a 316 zostało rannych. Ukraina informuje też, że zginęło co najmniej 50 żołnierzy, choć Moskwa tego nie potwierdza. Radio Nadzieja. Najważniejsze informacje.